sobotę, 22 stycznia w hotelu Gołębieski w Wiśle odbył się koncert noworoczny. Spotkanie było okazją do podsumowania roku minionego, a zarazem inauguracją roku 2022, w którym miasto Wisła obchodzi 60-lecie nadania praw miejskich. W zeszłym roku nie udało się nam spotkać, wszyscy spragnieni. To też taki moment, w którym wiele się działo przez te dwa lata. No i też taki moment, w którym można też podziękować za cierpliwość mieszkańcom, bo przecież nasza miejscowość przez te dwa lata naprawdę była w różny sposób doświadczana, w różnych sytuacjach. No ale te najgorsze momenty myślę, że za nami. No też, też taki moment, w którym możemy się może z tego wspólnie cieszyć i też taki moment, w którym możemy podziękować, a przy okazji delektować się tą kulturą najwyższej jakości, bo tego nam też chyba trochę brakowało przez te dwa lata. Koncepcja obchodów roku jubileuszowego oparta została na 7 słowach, które opisują wyjątkowość i specyfikę Wisły. Każde słowo reprezentuje w tym roku sztandarowe wydarzenie. Wymyśliliśmy, że chcemy mocno grać tym, że Wisła ma 7 dolin, a 7 dolin to 7 słów, którymi właśnie możemy opowiadać naszą miejscowość, prowadzić właśnie dialog na ten temat, mówić o tym, jak Wisła się rozwinęła przez te 60 lat i gdzie będzie za kolejnych 60. No i mamy właśnie 7 słów, które są w zasadzie naszą taką oczywistą oczywistością. Są z nami na co dzień, no a my chcemy zwrócić na nie uwagę. Te słowa opowiadają wyjątkowość naszego miasta, czyli są to źródła, praca, góry, ruch, tolerancja, tradycja i słowo właśnie, bo od zeszłego roku wokół słowa bardzo się obracamy za pośrednictwem Festiwalu Słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry. W części oficjalnej wręczono także wyróżnienia. Złote odznaki honorowe za zasługi dla województwa śląskiego. Odznaki zostały przyznane 4 wiślańskim organizacjom. To są nasze takie też sztandarowe organizacje działające bardzo mocno, chociaż mamy to szczęście, że tych ludzi, tych organizacji mamy bardzo, bardzo dużo w Wiśle. 4 zostały nagrodzone złotą odznaką. To jest Związek Pszczelarstwa, to jest PTTK Oddział Wisła, to jest Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe i to jest Integracyjne Stowarzyszenie Wiślańska Jedynka. Naprawdę warto działać, warto robić tyle, ile robią te stowarzyszenia dla lokalnej społeczności, bo właśnie można zostać docenionym. Myślę, że te stowarzyszenia na to bardzo, bardzo zasługują. Koncert noworoczny zakończył się występem zespołu Trevoci. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.